Mówię swojej córce, że będzie się o tym uczyła, bo będzie się uczyła o Katyniu, a przy okazji Katynia będzie się uczyła właśnie o tym, że w 2010 roku cała delegacja zginęła. I nie lecieli na prywatną wycieczkę. Myślę, że nikt z tych osób, która była na pokładzie samolotu, nie traktował tego jako wyjazd od tak sobie. Część leciała, bo była na służbie, tak jak oficerowie BOR-u, tak jak lotnicy, tak jak pracownicy kancelarii, między innymi Paweł. Również pan prezydent. Część leciała, żeby oddać hołd swoim bliskim, którzy właśnie leżeli w tej ziemi katyńskiej. Wydaje mi się, że bardzo nie w porządku jest mówienie o tym, że to były ich prywatne fanaberie. Ponieważ to był pewien cel, który wbrew nam wszystkim osiągnęli. Przez te pierwsze miesiące nie bardzo chciałem uczestniczyć w tym wszystkim, co się dzieje wokół katastrofy. Te dni po prostu przelatywały gdzieś obok. Dlatego, że myślenie o tej katastrofie, no to jest jednocześnie myślenie o tym, jak ginęli, jak cierpieli nasi najbliżsi. Może są ludzie, którzy to potrafią, ja tego nie chciałem. Teraz ładną panią trzeba poszukać. Dziękuję. Proszę bardzo. Pewien przełom przyszedł po uroczystościach związanych z półrocznicą tej katastrofy. Idąc pod tablicy Władka Stasiaka na Plac Solny, musieliśmy przejść przez rynek. I tam spotkałem się po raz pierwszy z rzeczą niebywałą. Z drwinami, z okrzykami, nawet z próbą wywołania jakiejś fizycznej agresji wobec nas idących zwartą grupą z flagami. I słyszałem już po powrocie do domu relacje z tych uroczystości w Smoleńsku z udziałem pań prezydentowych, że uroczystość była piękna, podniosła, że przeżyli tam dobre emocje. A ja tego dnia przeżyłem emocje niedobre, złe, gorzkie. I ze zdumieniem prześledziłem tę drogę, którą przebyliśmy od tych chwil, gdy tłumy ludzi witały kondukty pogrzebowe, do tego momentu, kiedy jacyś młodzi ludzie próbowali nas zedrzeć tam pod tablicą pamiątkową mojej żony. Strasznie się ta Polska zmieniła. Zacząłem przeglądać na przykład prasę, którą przez te parę miesięcy zbierałem, ale nie czytałem. Przeglądać historię w internecie. Odtworzyłem sobie to całe półrocze. I szokujące były rzeczy, które przez te pół roku opowiadano. Pani marszałek, panowie ministrowie, wyruszyłam do Moskwy następnego dnia po tragedii. Z wielką uwagą obserwowałam pracę
naszych patomorfologów, polscy lekarze, kiedy założyli fartuchy i stanęli do pracy razem z lekarzami rosyjskimi, to nie musieli do siebie nic mówić. Wykonywali jak fachowcy swoją pracę. No myślę, że wszyscy żeśmy wtedy jej wierzyli. Tak naprawdę. Pani minister Kopacz na spotkaniu z rodzinami poinformowała nas, że polscy lekarze i polscy prokuratorzy brali udział w wykonywaniu sekcji zwłok naszych bliskich. Staraliśmy się nawet nie myśleć. Identyfikacja ciała. Później, gdy pytaliśmy, dlaczego tak mówiła, to najpierw zaprzeczyła, a później w rozmowie prywatnej powiedziała, że tak ją zapewniali Rosjanie. W środku czekali na nich już psycholodzy, lekarze, tłumacze. Wszyscy powoli i z taktem tłumaczyli najbliższych. Moskwa, ten wyjazd, ten instytut, ten chaos, bałagan. Pani to też, jak sobie człowiek wyobraża, że identyfikacja to jest, prawda, wszyscy są jakoś umyci, ubrani i w całości. To w ogóle nie ta historia. W ogóle. Ciała ubrudzone w ziemi, zalane krwią. Na zwróconą uwagę przy identyfikacji, dlaczego nie jest denat umyty, Rosjanin wyciągnął butelkę z wodą, zaczął myć jedno z ciał. To była straszliwa trauma dla rodziny, która to obserwowała. Tam było wszystko na odwrót. Z tego wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy. Chociaż zachowanie ministra arabskiego było bardzo niepokojące. On mówił do nas, że trumny nie będą w Polsce otwierane. Teraz wiem, że on to mówił nie do rodzin. On to mówił do kilku Rosjan, którzy byli z tłumaczami na tej sali. Przypuszczam, że to było coś mniej więcej jak danie sygnału, że po prostu włóżcie tam co chcecie, my i tak nie zgodzimy się na otwarcie tych trumien. Gdybym otworzyła trumnę, to z całą pewnością mój mąż nie zostałby pochowany w plastikowym worku, jak pies. Żałuję, że nie byłam tam, że nie byłam przy zamykaniu trumny, że nie dopilnowałam tego tam na miejscu. Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy. Wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku, na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Mnie najbardziej boli, to dziwne, konfrontacja moich oczekiwań i tych narracji, które nam serwowano, z rzeczywistością. W końcu przyjechało 200 kilo niezidentyfikowanych szczątków, które zostały skremowane i które są złożone na powązkach. Myślę, że wszyscy mamy tam trochę kawałek, część swojego, swojej bliskiej osoby. Ważne
było, jest wszystko, co wiąże się z Tomkiem. Ja nie wyrzuciłam ani jednego skrawka papieru z jego odręczną notatką. Nie pozbyłam się żadnego przedmiotu, który do niego należał. Myślę, że gdybym to ja zginęła w tym samolocie, to mój mąż też starałby się nie dać zapomnieć światu o tej tragedii. Mój mąż był takiej nowej generacji, dowódca natowski. Kochał lotnictwo, on nie mógł oddychać po prostu bez latania. Wychodząc za mąż za niego, musiałam mu złożyć przysięgę, że może mogę mu wszystko zabronić, ale nigdy nie mogę zabronić mu latania. Jeżeli ktoś naprawdę kogoś kochał, to po prostu śmierć nie jest żadną przeszkodą. On tam na mnie czeka i on wie, że ja mówię prawdę. Wszystkie przedmioty, które były w torebce żony, zachowały się w świetnym stanie. Były te wszystkie dokumenty w idealnym stanie. Jest to smutne, że tak ciężkie, że właściwie wszystko, co zostało, się mieści w niewielkim pudełku. No, zachował się woreczek na ziemię katyńską, kiedy ona tam pojechała. Trzej funkcjonariusze OMON-u, jak powiedziałem, zostali zatrzymani i siedzą w tej chwili w areszcie, oczekując na wyrok sądu. Wskazujący oczywiście. Wiadomo, czy zatrzymani skradli kartę z miejsca tragedii. Trwa śledztwo. Wiadomo, że kartę Andrzeja Przewoźnika użyto trzykrotnie w Smoleńsku. Pierwszy raz już w dniu katastrofy 10 kwietnia. Z konta zginęło w sumie 6 000 zł. Ten zegarek był wyjątkowy, rzeczywiście dostał je na 40 swoje urodziny. To był prezent od nas wszystkich, wszystkich przyjaciół, bliskich i tych dalekich. Bardzo dużo dla niego też znaczył ten zegarek, dlatego zabierał go w wyjątkowe podróże, a akurat wylot z panem prezydentem do Katynia myślę, że traktował bardzo, bardzo wyjątkowo. W związku z kradzieżą czy z podjęciem środków pieniężnych z karty pana ministra Przewoźnika zatrzymano 4 żołnierzy i tutaj nieścisłość i sprostowanie tego, co powiedziałem wczoraj. Rzeczywiście nie chodziło tutaj o funkcjonariuszy OMON-u, a funkcjonariuszy czy żołnierzy jednej z innych formacji, które również operowały na miejscu katastrofy. W momencie, kiedy Paweł wylatywał, było bardzo wcześnie rano, ja się obudziłam. I widziałam, jak właśnie się szykował, pożegnałam się z nim, widziałam, jak uklęknął, przeżegnał się i wyszedł. I w jaki sposób zapamiętałam też, w co był ubrany. I miał ten zegarek. Sotrudnikom OMON-a Smoleńskiej oblasti, ja chcę сказать, извините, to była prosta ошибка. Желаю вам всего хорошего, счастливого. Спасибо за то, что вы сделали во время трагедии в Смоленском аэропорте. То wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. I przy nim tego zegarka nie było. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo dalej z tym zegarkiem. Приподняты российской стороной после катастрофы поисков специального самолета под Смоленском. Оснащение зустали обывателя Федерации Российской. Poczucie bezsilności to pewna stała, która nam towarzyszy. Zdajemy sobie sprawę z własnej niemocy w starciu z tą potężną polityczną machiną.
ale też mamy poczucie, że siła jest po prostu w polskim narodzie. U nas momentalnie pod klatką pojawiły się znicze, flagi biało-czerwone, to też było takie niesamowite, i kwiaty. To było takim pokazaniem solidarności z nami. Uśmiecham się, bo wydaje mi się, że mój mąż był zachwycony. On bardzo lubił takie momenty przełomowe, bo wtedy po latach albo miesiącach jakiegoś przygnębienia związanego z rozczarowaniem społeczeństwem, nagle mówił, że jednak są ludzie, no, że są ludzie, o, tak bym powiedziała. Myślę, że gdybym miał okazję to widzieć, to byłby zadowolony i dumny. No, ale jeśli się okaże, że oni wymusili to lądowanie i ci ludzie zginęli przez Lecha Kaczyńskiego, no wyobraża pan co, sobie... Czekać, aż prokuratura ustali, kto jest winny wypadkowi, wtedy ja decydować... Ja uważam, że dobrym miejscem dla Lecha Kaczyńskiego upamiętnienia powinien być Muzeum Powstania Warszawskiego, bo ono jest tak samo kontrowersyjne. Przed Pałacem Prezydenckim, w miejscu, gdzie jest władza publiczna, w sytuacji, kiedy nie wiadomo i prokuratura nie zakończyła postępowania, nie zgadzam. To była pierwsza osoba w państwie, no to... No dobrze, ale jeśli jest wina tej katastrofy? Przepraszam bardzo. Żałoba minęła i w telewizji... Nie minęła, jest 29 dni. Ja panią bardzo przepraszam. Ja nie wiem, to są maniery Mao Tse-tunga. Pani też jest cały czas w żałobie, to ja myślałem, że jestem w mauzoleum Lenina, ale to jest propaganda. Co to złego, że pani poseł, przepraszam, jest w żałobie? Mamy ciągle tłumiki, bo... Te elity zwane czasem żartobliwie salonem tak panicznie reagują na te dziesiątki, setki tysięcy ludzi, nad którymi nie ma żadnej kontroli, którym nie można nic wymówić, nie można ich omamić, którzy mają swoją hierarchię wartości. I na tych ludzi skierował swój atak pan prezydent Komorowski, żądając usunięcia krzyża postawionego tam przez harcerzy. Chyba żaden z dotychczasowych prezydentów by tej wojny nie wydał, włączając w to Jaruzelskiego i Kwaśniewskiego. Powiedział pan, że w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że krzyż należy przenieść w godne miejsce i od tego momentu rozpętała się burza. Panie panie, jeżeli przyjąć taką tezę, że słowa o godnym przeniesieniu w porozumieniu z władzami kościelnymi krzyża w inne godne miejsce mogą wywołać tego rodzaju reakcję, to znaczy, że każde słowo mogło. To bardzo była prosta manipulacja. Sygnał dla najbardziej chuligańskich, ordynarnych, chamskich ekscesów. Poszło zielone światło, że tak wolno się zachowywać. To moje miasto, które ustawiało się wzdłuż trasy przejazdu konduktu pogrzebowego. Ci wszyscy ludzie, którzy tam palili znicze, płakali, modlili się. Przecież oni wciąż są, wciąż chodzą tymi ulicami. Staram się patrzeć na warszawską ulicę właśnie przez pryzmat tego doświadczenia. Patrzę na twarze ludzi i myślę sobie, czy widziałam was, kiedy wraz z trumną męża jechałam na Torwar. I wierzę, że tak.
tego prawa. No to przepraszam, no. Nie dajcie, no, ja nie wiem, ja się zachowuję. Nie dajcie zabierać kwiatów Straży Miejskiej i Służbie Porządkowej! Nie, nie dajemy kwiatów, nie, nie ma takiego. Na Powązki wchodzę i ludzie mnie wtedy bardzo kojarzą. No to jesteśmy z panią, proszę się nie martwić, my nie wierzymy. No tak często po prostu jest. W kościołach podchodzą ludzie. Pani Ewo, szczególnie takie starsze panie, że się tam modlą, że wspierają. I mówią, że wie pani, cała rodzina nasza jest za PO, ale my jesteśmy za panią. Zobaczcie, co, posłuchać, co tam się mówi o Komorowskim, o Tusku, o mnie, o Platformie. No przecież to jest miejsce zażartego politycznego konfliktu. Czy z tego powodu... Słyszymy często o tym, by nie upolityczniać katastrofy. A przecież źródła tej katastrofy również tkwią w tej grze politycznej, której autorami byli premierzy Tuski i Putin. Konsekwencją tej katastrofy były przecież wybory prezydenckie. Platforma Obywatelska zyskała wiele miesięcy, kiedy ma swojego prezydenta. Też zginęło kilka osób, które sprawowały urzędy kadencyjne. Tutaj w jednym momencie te kadencje zostały przerwane i co zostało przecież bezwzględnie wykorzystane przez rządzącą partię, która mogła powołać swoich ludzi na stanowisko szefa Banku Centralnego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy, no to się okaże, że Platforma Obywatelska odniosła ogromne polityczne korzyści na tej katastrofie. Jeśli więc ktoś mówi, że mówienie o katastrofie, wspominanie i mówienie o odpowiedzialności jest to upolitycznianie na siłę, to może bredzi, może kłamie. Bo przecież ta katastrofa cała jest polityką. Myślę, że wizyta prezydenta Miedwiediewa była takim momentem, kiedy wybrano sobie przedstawicieli rodzin po to, żeby je zaprezentować prezydentowi Rosji jako reprezentatywną grupę, która oczywiście w żaden sposób reprezentatywna nie jest. To już Machiavelli powiedział, dzieli rządź. Pan Tusk nas uważał, rodziny, zadające pytania dociekające przyczyn tej katastrofy, jako osoby niezrównoważone, jako osoby szukające dziury w całym, jako tych, którzy potrafią tylko jątrzyć. Dlaczego? No z banalnie prostej przyczyny. Ponieważ część rodzin uważa, że Smoleńsk, że to jest czubek góry lodowej, że to jest pewna najbardziej tragiczna diagnoza stanu Polski. Ilość osób, która zginęła w tej katastrofie, osoby, które posiadały swoich bliskich, rodzinę, uniemożliwia nie mówienie o tym. Zawsze ktoś się znajdzie, kto będzie na ten temat głośno krzyczeć. Także tu nie będzie milczenia. Na nasze listy, których było kilka, o zwrot szczątków samolotu, w obronie załogi, honoru polskiego żołnierza i oficera,
nie otrzymaliśmy od pana premiera Tuska żadnej odpowiedzi. Wystąpiliśmy więc z prośbą o spotkanie. Niech spojrzy nam w oczy i powie, dlaczego tak postępuje polski rząd. Ja byłem wśród sygnatariuszy listu do premiera, że rodziny chcą się z nim spotkać. Natomiast jest oczywiście problem, bo być może tego ma dotyczyć też spotkanie, problem roszczeń. Nie chcielibyśmy, aby roszczenia rodzin, te roszczenia finansowe były realizowane czy jakoś tam dogadywane w atmosferze konfliktu, bo nie... Premier się spotkał, ale już nie miałem ochoty tam być. Inna rzecz, że to moja obecność niewiele by wniosła, ale właściwie po co się spotykać z człowiekiem, który mnie po prostu obraził. To też miało odpowiedni wydźwięk dla społeczeństwa. Zobaczcie, my robimy wszystko, staramy się jak możemy, a im ciągle mało. Co oni chcą? My żądamy tylko jednego. Prawdy o tej katastrofie. Zbrodni ludobójczej dokonanej w czasie wysłuchania publicznego w Brukseli wystąpienie miały trzy panie. Pani Marta Kaczyńska, pani Zuzanna Kurtyka i moja córka. Niechęć polskiego rządu do podjęcia aktywnej roli w dochodzeniu jest zwłaszcza akcentowana przez to, że nie podjęto żadnych działań, aby skorzystać z konwencji chicagowskiej jako takiej, gdzie część lub całość dochodzenia może być delegowana innemu państwu za obopólną zgodą. Proszę zwrócić uwagę, jak możemy uważać, że to dochodzenie jest prowadzone w sposób bezstronny, skoro podmioty, które decydują o podstawie prawnej, to są te same podmioty, które są w konflikcie interesów, bo one z jednej strony prowadzą dochodzenie, a z drugiej strony one uczestniczyły w przygotowaniu lotu. Sam premier Polski stwierdził, że rozdzielenie tych dwóch elementów jest dla niego trudne. No jak można powiedzieć, że jego odpowiednik nie ma problemu z tym samym konfliktem interesów, gdzie nie tylko prowadzi dochodzenie nad wypadkiem i podobnie uczestniczył w przygotowaniu wizyty, co więcej jest spokrewniony z właścicielem przedsiębiorstwa, które produkuje te samoloty. Wydaje mi się, że obowiązkiem podmiotów międzynarodowych jest wkroczenie do akcji i zapewnienie, że wszelkie takie konflikty interesów zostaną odsunięte na bok, wyeliminowane. I w tym momencie zabrał głos były prezydent Litwy, europoseł Vytautas Landsbergis, który powiedział do mojej córki z imienia i nazwiska: podziwiam pani stanowczość i klarowna prezentacja sprawy. Niech pani się ostrzega wypadku samochodowego. To wszystko na razie. To było ostrzeżenie kogoś, kto wie, o czym mówi. Kto wie, jak działają rosyjskie służby. Zapadła cisza, nikt nie dowierzał, że słyszy coś takiego w tym bezpiecznym, wydawało się, miejscu, jakim jest parlament. Siedziałam wtedy obok Ewy Kochanowskiej i jej reakcja była reakcją przerażonej matki. Kilka dni później mieliśmy spotkanie z premierem. Opowiedziałam tę całą historię i zapytałam go, czy mamy powody do tego, żeby się czegoś obawiać. W najmniejszym stopniu nie zamierzam odpowiadać na tego typu pytania i wypowiedzi. Wie pani co? Bo rozmawiamy o sprawach, które nie znoszą ironicznego dystansu. Bardzo cenię sobie pani pytanie, ale jest ono oburzające. Ono jest oburzające. Więcej nie będę odpowiadał na tak obraźliwe insynuacje. Mam dosyć. Pamiętam, że byłam zdziwiona. Ale nie pamiętam dokładnie tego zajścia. Pamiętam tylko swoją emocję właśnie po zasadzie: ojej, coś dziwnego. Ja już nie miałam więcej pytań. Zebrałam swoje notatki. 42 pytania, które chciałam zadać, i wyszłam. Zadaliśmy premierowi takie pytanie. Czy kiedykolwiek wystąpił i czy wystąpił do Rosjan o współudział w śledztwie? Odpowiedział bez wahania nie. Na pytanie, czy wystąpił pan do naszych naturalnych sojuszników, NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, którzy mają doświadczenie, aby tą katastrofę wyjaśnić,
odpowiedział nie, bo Rosjanie prowadzą to śledztwo doskonale. Czy wyrazi pan zgodę na umiędzynarodowienie śledztwa, które jest poparte ponad 300 tysiącami podpisów i ponad 90% Polaków chciałoby takiego śledztwa? Premier powiedział nie. Natomiast potem łączyła się bardzo duża grupa dziennikarzy, mówiąc o wdowach smoleńskich, które sobie pozwalają, czy już dosyć dyktatów wdów smoleńskich. Nikomu niczego nie dyktowałam. Także już skończmy z ochroną czy ochronnym parasolem. Rzecznik rządu Paweł Graś tak relacjonował pytanie Ewy Kochanowskiej. Panie premierze, czy pan wydał rozkaz zamordowania mnie i tych, którzy śmią zadawać głośne pytania o Smoleńsku? I to jest bezczelność. No. Nie ma o czym mówić do kwestii. Śmierci Pawła telewizor jest włączony, jak dzieci oglądają bajki. Natomiast programy informacyjne nie są włączone. Nie chcę patrzeć i słuchać tego, co dotyczy tak naprawdę mojego życia. Bo to nie jest tak, że tą katastrofę jest się w stanie oddzielić. Moje życie. Nie oglądam telewizji, nie słucham radia, nie kupuję gazet. Od czasu do czasu włączam telewizor, żeby posłuchać, w którym kierunku idzie manipulacja. Jak to jest? Jest wojna polsko-polska? Jest, oczywiście, no, przecież pani widzi, no, cały czas trwa. No, teraz już bardzo ostro weszło do tej wojny. Trzy, tam nie wiem, czy więcej tych wdów, parę. Czy część osób tam cały czas się żąda ekshumacji, bo nie wie, dlaczego zginęli, więc nie wiem, czy warto w ogóle za pośrednictwem pani mikrofonów powiedzieć tym niektórym osobom, że zginęli, bo się samolot roztrzaskał z wielką prędkością, uderzył w ziemię. No. Nam łatwo się zadaje ból i pamiętajmy, że to jest ból niejako wspólny, że my cierpimy nie tylko wtedy, kiedy nas osobiście dotyka jakaś rzecz, ale również wtedy, kiedy dotyka ona naszych współżałobników. Premier Tusk i prezydent Komorowski śmiali się na płycie lotniska nie wtedy, kiedy przylatywało ciało mojego męża, ale to nie zmniejsza mojego bólu. To dziecko Beaty Gosiewskiej płakało, kiedy Palikot ogłosił, że Przemysława Gosiewskiego widziano na dworcu we Włoszczowie. Ale to były łzy, które bolały nie tylko matkę tego dziecka. Sprawa z generałem Błasikiem. To nie tylko paniowie Błasik i jej dzieciom zadano ten cios. Zadano go nam wszystkim. Jestem zszokowana tym, że polskie media żyją, karmią się rosyjską propagandą. Od początku bardzo protestowaliśmy przeciwko tezie, że za sterami tego samolotu siedzieli samobójcy i mordercy. Mamy takie poczucie, że rodziny załogi i rodzina generała Błasika to ci spośród nas, którzy cierpią najbardziej. Są poddani oszczerczej kampanii. Do tej publikacji tygodnika Wprost wybrano fragmenty z zeznań w prokuraturze. W
wprost umieścił to dosłownie przed świętem zmarłych. Nie dano mi nawet i przed tym dniem spokoju. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie przerwie tych okrutnych ataków, które ranią całą moją rodzinę, moje dzieci. Nikt nie myśli, co my czujemy. Ileż to razy czytałem, że ludzie myślący jak ja, to wręcz sam faszyzm, że to ekstrema, że wytwarzają atmosferę dokładnie taką, jak ta, która zrodziła Eligiusza Niewiadomskiego. No i okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Tylko, że dziś jakoś nie słyszę, by atmosfera stworzona przez Gazetę Wyborczą, Palikota, Niesiołowskiego, Kuca była źródłem zbrodni, która się dokonała w Łodzi. A przecież to tak było. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za zamordowanie Marka Rosiaka. Nikt się nie czuje odpowiedzialny za nic, co się w Polsce dzieje. My znajdujemy się na zakręcie historii, który może nas zawieść w bardzo niebezpieczną stronę. W Polsce jest system dwupartyjny. Już książę Adam Czartoryski powiedział, że w Polsce w czasie swojego całego życia on zaobserwował tylko dwie partie. I to powtarza się w historii. To jest partia osób, które chcą Polski wolnej i niepodległej, i partia osób, która woli podległość i zależność od innego mocarstwa. Myślę, że jest to walka elit ukształtowanych w PRL-u, przyzwyczajonych do swojej bardzo wysokiej, znaczącej pozycji, do tego, że sprawują rząd dusz, o to, by te swoje wpływy zachować. Tymczasem pojawili się tacy w Polsce, którzy to prawo zakwestionowali. Zakwestionowali to, że część z tych elit miała kręte drogi życiowe. Przeszła przez PZPR, miała kłopoty, nazwijmy to, lustracyjne. Suwerenne, wolne państwo wygenerowało nowe części społeczeństwa, które też chciałyby aspirować do współdecydowania o państwie, dyskutowania o państwie, decydowania o jego rozwoju. I dla tych środowisk okazało się, nie ma miejsca. Że te dawne elity swoją pozycję strzegą bardzo zazdrośnie. Każde normalne państwo, jakby mu zginął prezydent w katastrofie samolotowej, postawiłoby pytanie, czy nie było to czyjeś celowe działanie. Więc nienormalne jest to, że kilka minut po katastrofie mówi się o przypadku, wdraża się śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy, a nie to, że się zadaje pytanie, a jeśli to był zamach? A skąd wiecie, że nie był? Przecież tej wiedzy nie ma nikt z nas. W Lockerbie o tym, że był to zamach, rozstrzygnął fragmencik, maleńki fragmencik zapalnika bomby. Rosjanie już jednak wykluczyli, by katastrofa była spowodowana awarią samolotu. Rosyjska prokuratura, niezależnie od Polski, prowadzi własne śledztwo w sprawie tragedii w Smoleńsku. Państwo się wycofało, zdezerterowało. Począwszy od tego, że już 3 dni po katastrofie oddano sprawę do wyjaśnienia Makowi. Czyli jakby post factum zadecydowano, że to był lot cywilny.
No jak można? Zgodnie z decyzją rządu Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami konferencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Korespondujemy z ICAO. To jest Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Ta organizacja uznała, że to była katastrofa samolotu wojskowego, w związku z czym raport MAK-u nie stosuje się do tej katastrofy. Systemowe przyczyny katastrofy były znaczące niedostatki w organizacji pracy lotniczej, przygotowania członków załogi. Już w pierwszych momentach, kiedy ta katastrofa się stała, ułożyli swój scenariusz. Winni są piloci i ten dowódca, który z nimi był. Bo to jest najprostsze. Bo to nie wymaga żadnej refleksji następnej. Oni wszyscy chcą udowodnić, że on był zły, że całe lotnictwo zostało rozłożone pod, dlatego, że był ten Błasik, ten generał młody, który nie utożsamiał się z tym układem warszawskim, z tymi ludźmi, którzy po prostu nie służyli Polsce, tylko Sowietom. Wiecie o tym przecież, znacie historię. Szukano tylko alkoholu i znaleziono go nie u prezydenta, a u generała Błasika. Zgodnie z ekspertyzą medyczną, w krwi dowódcy sił lotniczych znaleziono alkohol etylowy. Nie chodzi o honor, nie jest ważny mundur, nie jest ważny człowiek, nie jest ważny polski generał. Pewne interesy tutaj się rozgrywają. Mój mąż stał się obiektem dla każdego wygodnym do zwalenia swoich jakichś tam pewnie niedociągnięć czy niedopełnień. Dopuściliśmy do pójścia w świat tak obrzydliwego, zmanipulowanego dokumentu, pseudodokumentu właściwie. Nie potrafię tego pojąć. Nie rozumiem zachowania polskiego prezydenta, obecnego polskiego prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, że przygląda się temu wszystkiemu i nie wspiera mojej walki o godność i honor mojego męża, a przecież też w którymś momencie był ministrem obrony narodowej i mój mąż również pracował na sukcesy tego ministra. Najważniejsze było to, że podjęto próbę lądowania w warunkach klimatycznych, widoczności czy braku widoczności, w których absolutnie ta próba lądowania nie powinna mieć miejsca. I radziłbym nie szukać jakichś ekstra nadzwyczajnych wytłumaczeń, bo niestety w moim przekonaniu sprawa jest w sposób arcybolesny. No, prosta. Chwilami nie wiem, w jakim kraju żyję, bo chyba w żaden kraj nie byłby tak okrutny. Polskie ustalenia, polskie badania pokażą jeszcze głębiej i jeszcze trafniej te przyczyny uchybienia, zaniechania, które miały miejsce po polskiej stronie. Nie wiem, na jakiej podstawie są wysnuwane tego rodzaju oczekiwania, ponieważ z tego, co wiem, wiele analiz czy badań nie zostało dokonanych w ogóle. Bo przecież przez wiele miesięcy wrak samolotu leżał niezabezpieczony pod gołym niebem. Bo przecież wszyscy widzieliśmy, że był piłowany, rozbijany młotami. Czy był wrak samolotu cięty na części? Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby był cięty. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby strona rosyjska systematycznie niszczyła dowody. Ja to odbieram bardzo osobiście. Ja to odbieram jako pewien policzek dla ofiar. Że przez szacunek dla tych zmarłych
Ktoś jednak powinien wziąć na siebie odpowiedzialność. Zrobić choćby gest. Jeżeli rzeczywiście będziemy coś mogli, to dlatego, że mamy wsparcie naszych rodaków, że za nami będzie stała ta siła, że to nie jest setka zbolałych rodzin, tak naprawdę garstka ludzi, tylko po prostu sprawa narodowa, tak jak narodowa była ta tragedia. Narodowa, nie tylko prywatna. Czekaliśmy na jakiś znak, na symbol, który powinien stanąć w tym miejscu. Nie doczekaliśmy się. Musieliśmy przejąć inicjatywę we własne ręce. Na głazie, który postawili tam mieszkańcy Smoleńska, umocowaliśmy tablicę, że prezydent Kaczyński z delegacją narodową zginął w tym miejscu, gdy udawał się na obchody 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej na polskich oficerach. Mam nadzieję, że kiedyś ten teren rzeczywiście zostanie przekopany, przesiany, pomimo spychaczy i nawiezionej ziemi. Że ktoś podniesie te płyty, które tam tworzą drogę do miejsca katastrofy i tworzą plac, na którym się odbywają te uroczystości oficjalne i spod nich wygrzebie szczątki naszych bliskich. I kawałki do polewa. Dziś w nocy ta tablica została podmieniona i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że wisi zupełnie nowa tablica. W tej chwili treść, która na niej się znajduje, zaczyna się tak samo jak treść na tej tablicy, która została powieszona przez Polaków. Ale nie ma już ani słowa o ludobójstwie, ani słowa o jeńcach polskich, ani słowa o zbrodni katyńskiej. Jest jedynie informacja... Jest taka piękna modlitwa Jacka Kaczmarskiego. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Tylko chroń mnie, Panie, od pogardy. Od nienawiści zbaw mnie, Boże. Często się modlę tymi słowami. Będzie msza święta w katedrze świętego Jana, jak co miesiąc. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed mocą uwniemy szyi. Bogu Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zatrzy słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zagrożą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie
dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie spadniemy w żadną milczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą.